Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj zagramy sobie nie w TFT, ale w coś innego, w normalnego LoL'a. Mam aktualnie platynę 1, spadłem z diamenta, bo nie grałem w tą grę już kilka miesięcy, odkąd wyszło TFT. Tak więc zobaczymy, jak mi pójdzie, ale nie będzie to normalna rozgrywka. Jeżeli padnę, to filmik się kończy. Tak po prostu dostaliśmy mida, last pick. Zobaczymy, co nam się uda wybrać. Dobra, i lecimy z tym pierwszy kół. Muszę pamiętać o tym, że jeżeli padnę, to ten filmik się kończy, tak więc spróbujemy troszkę defensywnie zagrać. Mam nadzieję, że nie padnę w pierwszej minucie na inwejdzie, który tutaj się szykuje razem z Thrashem. No, zobaczymy, co tutaj wykombinujemy. W przeciwnym jest Hecarim, bez flasha to jest szansa, że jakiś tam inwejd może się udać. Mordekaiser się tu śmieje, ale Mordekaiser ma dużo HP na starcie, 655. No i wyszedł od razu, zawsze znajdzie się taki jeden, co od razu wychodzi. Tu powinien polecieć Ward. Halo, halo, zabijamy go. Dobra. Czekałem z tym last hitem. Możecie mówić, że KS. Na pewno to był KS. Czekałem z tym Q, czekałem z tym last hitem do ostatniej sekundy. Kupimy sobie albo Ruby Crystal, albo. Może ten kryształ sobie kupimy. Początek do Rod of Age'a, tak, składam Rod of Age'a na tej postaci. Uwielbiam build pod Rod of Age'a, a nie pod innej itemki. Mimo tego, że został chyba troszkę znerfiony ten item, ale jest też tańszy, tak więc bez większej różnicy. I staramy się nie paść, ale też wygrać tą grę. Dobry start, 1-0. First the Blooda też mamy i teraz będziemy sobie po prostu farmić. Farmić na mid lane'ie. Walczymy na fajne basic'i ma ten skin. A myślałem, że powalczymy na Akali. A tutaj mamy Vladimira. Możliwe, że Akali. Akali nie chciała na mnie grać. Karim zaczął od Lubufa. Na pewno będę musiał kupować dużo wardów, jeżeli nie chcę paść. Co i tak powinienem robić. Przy pierwszym baku na pewno kupię jednego albo dwa control wardy. Postaramy się go przepchnąć, bo Vladowi się łatwo nie farmi pod turetem. Więc tu się postaramy to zrobić. Hekarim zaczyna od tej strony, czyli jeżeli będzie chciał gankować, to bardziej od strony Reda, bo tam powinien pójść po czyszczeniu dżungli. Około 3 minuty możemy się spodziewać go z tej strony. Oj, 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 co tu się dzieje? Jakiś nieprzyjemny lag. Na razie sobie spokojnie farmimy. Wyfarmimy sobie Rod of Age'a i wtedy zaczniemy tak naprawdę grę. Mogę też kupić mobilitki i próbować roamować. To też jest jakiś tam plan. Kupiłem ten kryształ na manę, bo myślałem, że będzie. Będziemy grać na Akali, wtedy mógłbym ją bardziej wypołkować. I Electrocute też powinienem raczej wziąć, a nie to, co wziąłem, czyli Meteoryt. Trochę bity. Wiadomo, to jest Vladimir, to zaraz się pewnie uleczy, ale. Ale zawsze to troszeczkę temat więcej. Uciekał on cały czas w tamtą stronę. Myślę, że tam może już być Hekarim. Właśnie około 3 minuty 40 sekund powinien on kończyć swojego cleara w górnej alejce. I może tutaj próbować mnie strapować ten Vladimir. Zbejtować pod Hekarima. O właśnie, patrzcie na to. Czekał sobie grzecznie. Karim na ganka, ja mu go nie dałem. Wiedziałem, że może się on tam pojawić. O nie, 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 flash. Co ja mogłem zrobić na gościu? Uderzyłem basica.
Nic więcej nie mogłem zrobić tak naprawdę. No, użyłem wszystkich swoich umiejętności Basica. No, jeżeli miałbym Ignite'a, to wiadomo, mielibyśmy tego killa, no ale co innego mogłem zrobić? No, byłem już bez flasha. Steleportuję na tą linię. Jak on będzie cofał, to ja go przepchnę. No nic więcej, myślę, że nic więcej nie mogłem zrobić, no. Gonić Hekarima też nie było sensu, no bo nie dogoniłbym go. Tego miniona niestety stracę. Nie jest źle jak na razie, no. Wiadomo, ten kill by się przydał, no ale wszystkiego mieć nie można. Vladimir teraz nie steleportuje, czyli będzie miał przewagę teleporta. Akali zabija Mordekaisera na topie. I Vladimir ma jeszcze Blue Buffa na CD-ki. Oj. Zaczyna coraz agresywniej, coraz bardziej agresywnie grać ten Vladimir. Nie jest to na naszą korzyść. 46 farmy, lekka przewaga w farmie tutaj na midzie. Na bocie niestety przegrywa troszkę Kai'Sa, jeżeli chodzi o farmę, ale Lucian też raz padł już. 1-3 w killach, nie najlepiej, nie najgorzej. No wiadomo, że Vladimir jest postacią late game'ową, on się bardzo wyskaluje. Ciężko raczej tutaj będzie coś więcej ugrać na tej linii. Ja idąc pod builda z Road of Age'em będę miał niestety mniej AP niż powinienem mieć w takim etapie gry. Ale z tym buildem zawsze najlepiej mi się grało, najwygodniej. No. Teraz już mu nic nie robię, szczerze mówiąc, bo on wszystko, co ja mu zrobię, to sobie wyleczy. Możliwe, że mogę zagrać pod całkiem szybkie Morello, żeby on się aż tak nie leczył tutaj. Cały czas coś spamuję na tym czacie, zaraz zmutuję wszystkich. Nie podoba mi się, jak wszyscy tak gadają na tym czacie. No, znowu umrzę, zanim ja tam w ogóle dojdę. Nie, 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 nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie chcę umierać, to się nie może tak skończyć. Czy on ma czapkę Teemo? Jaki fajny jest ten misiek, czapkę Teemo ma. O, niestety... Prawie padliśmy, Xin padł znowu, za szybko wszedł. Ja nie za bardzo mogłem coś samo pomóc, bo jeszcze dobiegałem do... Sprzedamy to, kupimy ten item na supporta, wtedy szybciej będę dostawał golda i możemy poczekać na buty. Taki fajny trik, jeżeli go ktoś nie zna. Czemu ten misiek śmierdzi? A nie mogę kupić butów, czekam na buty, a przecież mam w tym, w rąkach buty. 11-15 dopiero je dostanę? A. Trochę zmienili te buty, odkąd pamiętam. Kiedyś w 10 minucie się dostawało. Z tego co widzę, to nasz Xin tutaj ostro troluje tą gierkę. I myślę, że to jest nasza wina. Ciekawa teoria. Bardzo ciekawa teoria. No myślę, że z tym pierwszym killem to było troszkę po prostu unlucky, że nam się nie udało zabić tego Hekarimana. Ojej. Mogę się w sumie cofnąć. Po Road of Age'a. Nie mogę się cofnąć, bo stracę za dużo farmy, a nawet weźmie sobie Unplate'a za darmo. Więc cofanie w tym momencie gry odpada. Czemu oni tutaj tak się biją? Ja nie mam jeszcze teleportu, żeby im pomóc, a tam jeszcze zbiegnie Vlad pewnie. Nie zbiega Vlad, no ale i tak, jak dla mnie to była to bardzo głupia walka. Xin Zhao jest 0-4, czyli on za bardzo nie może pomóc. Hekarim jest dużo silniejszy od niego. Ja nie miałem teleporta, żeby pomóc jeszcze. Chciałem z nim jakiekolwiek szanse. Jeżeli chodzi o taką walkę jeden na jednego. Chyba nie.
Wow, 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 wow,